Radni powiatowi mieli zatem na kolejnym posiedzeniu do przegłosowania bardzo ważną uchwałę dotyczącą naturalnie szpitala. Starostwo musi zapłacić 160 tysięcy złotych. Taka bowiem kwota stanowi ujemny wynik lecznicy za 2012 rok. Musi bowiem zgodnie z ustawą o działalności leczniczej od tego roku to właśnie organ założycielski pokrywa stratę. A co by było, gdyby tak się nie stało? Podmiot tworzący, czyli w tym wypadku Rada Powiatu, w terminie od upływu terminu określonego w ustępie drugim wydaje uchwałę o zmianie formy organizacyjnej prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czyli ustawa obliguje nas do wypełnienia tego obowiązku. Zarząd stoi na stanowisku, że proces przekształcenia nie zostaje zatrzymany czy wycofany do realizacji. Natomiast terminy, które tu są narzucone przez ustawę, trzeba dopełnić i ten ujemny wynik finansowy za rok poprzedni pokryć. Uchwałę zatem podjęto. 12 radnych było za podjęciem uchwały, nikt nie był przeciw, 6 radnych się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została podjęta, tak? 18 radnych głosowało. Ale na tym nie wyczerpano tematu problemów finansowych lecznicy. Przekształcenie szpitala w spółkę, do którego przymierzano się od wielu miesięcy, raczej już nie wchodzi w grę. Spółka po przeprowadzeniu symulacji finansowej przynosiłaby niestety straty. Straty cały czas przynosi również publiczny szpital. Co więc dalej robić? Starosta na sesji zasugerował dyrekcji SPZOZ-u wprowadzenie w życie kolejnego programu oszczędnościowo-naprawczego. Została wydana dyspozycja dyrekcji szpitala, aby został opracowany program naprawczy, bo bez takiego programu naprawczego ani spółka, ani samodzielny ZOZ, bo dojdziemy do tej sytuacji, o której pan przewodniczący mówił, staniemy za rok przed dylematem, czy pokrywać stratę samodzielnego publicznego ZOZ-u, czy nie. Na tym tle doszło naturalnie do dyskusji radnych, którzy nie po raz pierwszy zresztą na to, co dzieje się w szpitalu, patrzą krytycznym okiem. Program naprawczy, no bo wiadomo, jaka jest sytuacja, możliwość, prawda, powiatu to było 20 razy wałkowane, 20 pytań bez odpowiedzi, prawda, wszyscy wiemy, wszyscy znamy odpowiedź, więc skończmy już dyskusję na ten temat. Generalnie rzecz biorąc, mam krótkie pytanie. Program naprawczy został złożony? Tak. Został. Mam propozycję przyspieszenia, że tak powiem, przeglądu tego programu naprawczego, jakbym ja osobiście to widział, a mianowicie wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia z zarządem. Kolejne programy naprawcze, to już trudno zliczyć, ile ich było. Żeby móc leczyć pacjenta, trzeba postawić właściwą diagnozę, mimo że niekiedy ona jest trudna i bolesna. Diagnoza dla szpitala wieluńskiego jest tragiczna. Szpital jest bankrutem. I to jest prawda, na którą trzeba się zastanowić i stanąć. Bankrutem jest, ponieważ ani za 10, ani za 15, ani za 20, ani za 30 lat nie jest w stanie spłacić tego zadłużenia, które ma. Jednak widzę w tym wszystkim zielone światło. Tutaj chciałbym odpowiedzieć też panu radnemu Sykulskiemu. Ale jeśli mogę, to odczytam pismo starosty w związku z moim wnioskiem na ostatniej sesji w sprawie możliwości zaniechania przekształcenia szpitala i pozostawienia go w obecnej strukturze i wzięcie kredytu w wysokości 10 milionów, żeby spłacić wierzycieli szpitala. I widzę tutaj działanie naprawdę pozytywne. Zarząd powiatu wystąpi do Rady Powiatu po akceptacji programu naprawczego. Propozycją poręczenia przez powiat kredytu bankowego w wysokości 20 milionów przeznaczeniem na spłatę wcześniej poręczonych przez powiat kredytu zaciągniętych przez SPZOZ z Wieluni oraz spłatę zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług. Znaczy się to, że 14 milionów, które szpital ma w kredycie i spłaty tego kredytu są w wysokości około 3-4 milionów, jeśli się mylę, to bardzo proszę, żeby około 4 milionów rocznie, zostanie zamieniony na kredyt 20-milionowy, choćby go nie mamy teraz okresu spłaty. Niech on będzie na 10 lat,
Czyli automatycznie te zobowiązania są 2 miliony rocznie. Czyli tutaj już, panie przewodniczący, mamy ten zysk, że teraz tej straty w przyszłym roku 2014 może się zrobić zysk, bo nie będziemy spłacać 4 milionów zobowiązań, a będziemy spłacać 2. Prostym zabiegiem rachunkowym. Zostałem oświecony, proszę państwa. I zobaczyłem to zielone światło teraz i faktycznie jeszcze tylko jak mi ktoś by tłumaczył, jak można spłacać kredyty nie mając zysku, tylko straty, to już w ogóle byłbym bardzo szczęśliwy, bo tak jak mnie uczono, to nie da się spłacić kredytów, jeżeli się nie ma zysku, tak? Można je przedłużać, ich spłatę tylko, wydłużać w czasie, natomiast spłacić ich w żaden sposób nie można. Dyrekcja lecznicy po raz kolejny przekonywała radnych, że szpital oszczędza jak tylko może. Problemy finansowe spotęgował dodatkowo w tym roku mniejszy o kilkaset tysięcy złotych kontrakt z NFZ-em na oddział położniczy. Funkcjonujemy w takich, a nie innych realiach i w takim, a nie innej rzeczywistości, jeżeli chodzi o politykę zdrowotną w naszym kraju. I gdybyśmy tak chcieli to podejść do tego, jak pan doktor Cygulski ocenia, że szpital jest bankrutem, wobec tego na tych zgliszczach trzeba coś nowego pobudować, no to proszę państwa, trzeba by było najpierw podjąć uchwałę o tym, że likwidujemy ten szpital. Likwidujemy ten szpital, ale co to zmieni? Zobowiązania zostają po stronie powiatu. Mamy taką sytuację wobec tego, że w momencie, kiedy ma funkcjonować SPZOS, podejmujemy cały szereg różnych działań i ciągle jakieś programy naprawcze, bo ciągle się zmienia rzeczywistość. Bo proszę państwa, to co nam najbardziej przeszkadza w zarządzaniu i to każdy dyrektor czy prezes powie, to jest proszę państwa brak stabilności. Tu nie można, tu nawet w ciągu pół roku kilka razy zmieniają się pewne decyzje, które powinny być decyzjami strategicznymi. No przecież nie możemy dopuścić do tego, żeby ten szpital zlikwidować. On ma tutaj bardzo ważne zadanie. My możemy mówić o strukturze organizacyjnej, możemy mówić o zakresie realizowanych świadczeń, ale ten szpital, każdy chyba tutaj mieszkaniec powie i on jest bardzo potrzebny. On tutaj musi spełniać swoją rolę. Proszę państwa, my cały czas podejmujemy działania oszczędne na każdym kroku. Pracownicy tego zakładu już od kilku lat nie mieli żadnych podwyżek. Ograniczamy koszty maksymalnie i tych podwyżek jak na razie nie mogę w ogóle zaplanować, bo nie ma o czym mówić, jeżeli przychody z Narodowego Funduszu, jeżeli tam wzrosną, to jakieś dziesiąte, setnych. I w zasadzie nie można tutaj nic jakoś zaprognozować. Na sesji głos zabrali również przedstawiciele działających w szpitalu związków zawodowych, którzy nie chcą nazywać swojego miejsca pracy bankrutem, jak powiedział radny Cygulski. Słuchając tutaj tego, że ja pracuję w zbankrutowanym szpitalu, skóra mi cierpi. Ja wiem, że jest to trudny temat i trudno jest wyjść z problemów. Ale to co, mam uciekać jak szczur z tego tonącego okrętu tylko po to, żeby zrobić sobie dobrze, żeby się nie narazić na nic? Nie. Ja muszę tu zostać, muszę podejmować różne działania, żeby po prostu ten zakład uratować. Uratować go dla pacjentów i już jako związkowiec miejsca pracy dla ludzi. Związki zawodowe nigdy w żadnej sytuacji nie wyrażały zgody na przekształcenie zakładu w spółkę. Nie nawiązujmy już do tego, co w przeszłości. Musimy myśleć o przyszłości. Jeśli tego statku nie będziemy ratować, on za chwilę zatonie. Tylko że nie znajdziemy już stoczni, która zrobi nam nowy statek. My na tych łajbach, na tych szalupach, które pan powiedział, zabierzemy to, co możliwe było do wzięcia, ale nie będziemy mieli na co je już przełożyć. My wyrzucimy to na brzeg, gdzie zniszczenie. Drodzy państwo, w momencie, kiedy na dzień dzisiejszy to, co mamy, musimy przeanalizować. Sprawa jest otwarta. Pan starosta pewnie będzie otwarty na propozycje tutaj zarówno dyrekcji, jak i pracowników szpitala. No rada jest za, tak jak tutaj radny Ranoszek powiedział, rada to, co zaproponuje zarząd, jeżeli chodzi o pomoc szpitalowi, to na pewno zagłosujemy za, mając pod uwagę także to, że to, co może pani Chudecka tutaj nie aż tak bardzo to podkreślała, ale
No trzeba przyznać, że ci pracownicy w wieku 30-40 lat, tak, którzy dzisiaj nie mają żadnej perspektywy na następne lata, tak, bo już czekali 5, nie wiem, 10 lat czekali, to co mają czekać jeszcze następne 5, 10, tak? No chcieliby mieć jakąś perspektywę lepszej pracy w tym szpitalu. I tyle na teraz dyskusji dotyczącej Wieluńskiego Szpitala. Zdecydowanie więcej w obszernej relacji z sesji powiatu, którą nadamy, jak zwykle na zakończenie programu lokalnego TVK WSM w sobotę i niedzielę. Zapraszamy.